Боже, Том, сочиш ідеї, банда ви то віджіче. Máš 3 sekundy, żeby zasubskrybować ten kanał i zostawić to pusi do góry, bo inaczej ja przyjdę. Hi guys, cheers. Ja, whoop, whoop, hubba, hubba, whoop, whoop. Siemano wszystkim, kochani, witam na moim kanale. I dzisiaj my będziemy rozmawiać z Talking Tomem. I ja naszykowałem dla niego, słuchajcie, niespodziankę. Jak myślicie, co to jest? A to jest banda Malutki Elixir z Darknetu. Więc dobra, dzisiaj chcę zrobić taką małą awanturę, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy będzie ok, czy nie ok, więc jest takie małe ziolo, ono jest nie słodkie, już wąchałem go, później wam pokażę wszystko. Ja chcę powiedzieć Tomowi, że to jest piękny, słodki eliksir, żeby on go wypił i zobaczymy, co z nim się stanie. To jest eliksir, słuchajcie, nauczycielki z małych koszmarów, zamówiony z Darkneta. Więc ja jestem bardzo ciekaw, co z nim się stanie. Może on się przerobi, słuchajcie, w nauczyciela, będzie taki w marynarce chodzić, w okularkach, wszystkie sprawy. Tom nauczyciel, oh my god. Więc bandę my zaraz będziemy zaczynać, a teraz w komentarzach napiszcie w ogóle, jak wasz humorek dzisiaj i napiszcie, czy w ogóle lubicie chodzić do szkoły, czy już chcecie się uczyć w domu. Top komentarz z poprzedniego odcinku. Chcesz się pojawić też tutaj? Zostawię top komentarz, a może już jutro tutaj się pojawisz właśnie ty. Pamiętajcie, banda, kto nie z nami, ten pod nami, więc jeżeli ty nie chcesz być pod nami, a chcesz być z nami w mojej bandzie Maxa, lapusie do góry i sobika z dzwonkiem. No, a my zaczynamy. Gierkę. Tak, to z wczoraj. Co tu w ogóle się dzieje? Boże, jaki on brudny znowu. O Boże, patrzcie. Dobra, najpierw do kibelki, jak zawsze. No, a co jeszcze tutaj zrobić? Czemu tam w ogóle jest tak ciemno? Co tu w ogóle się dzieje? Tak, zaraz on tam się wysika, wykaka. Wszystkie sprawy. Więc nasza misja na teraz jest, słuchajcie, banda, jakimś cudem dać mu ten eliksir, żeby go on wypił. I dalej będziemy śledzić i patrzeć, co będzie się działo. A wszyscy wiemy, że kot Tom nie jest głupi. Najpierw musimy z nim zacząć rozmawiać, coś mu poobiecywać za to, jak zawsze, wiecie, tam wszystkie słodycze, modycie. No i mam nadzieję, że on wypije ten eliksir i zobaczymy, co się stanie, bo ten odcinek musi być. Dobra, banda, on tutaj jeszcze, zaraz my go jeszcze umyjemy. Jak zawsze, wszystko musimy zrobić na maksa, żeby u nas było wszystko w porządku. Jakieś monetki mi dali. Boże, jak dużo monetek. Zaraz my go nakarmimy. Ja już kupiłem tutaj dużo jedzenia. Melu, a nie masz i wszystko. Jogurty, jakie ciasto. Ja też chcę takie ciasto. OMG-szki, chcę takie ciasto. Jakiś lak, co tu jest? Tak, dobra, jogurcik chcesz? Co ty chcesz jeszcze? Musisz na maksa, no właśnie, chcesz. O, wow, wafelki? Co to było w ogóle? Dobra, Tom, zaraz cię pogłaskamy, żeby u ciebie jeszcze było na maksa. Twoje te smajly, wszystkie, twój humorek. Zdawajcie go cik, cirik, cirik. Wy w ogóle macie zwierzątek? Napiszcie w komentarzu, czy macie kotków, czy piesków. Ciekawe, ile jest kotków, ile jest piesków. Czy wasze koty i pieski też oglądają mój kanał, czy nie? Więc dobra, banda, zaraz zaczynamy z nim już rozmawiać. Cześć, Tom. Tom, co tam u ciebie? Tom, będziesz z nami dzisiaj rozmawiać? Czy nie? Będziesz z nami dzisiaj rozmawiać? Tom, a co to za robot u ciebie obok? Oj, właśnie nie wiem. Banda, on z nami zagadał od razu. O, Jezus, dziękuję ci bardzo. Zaraz będziemy pytać o Toma, o nauczycielce z małych koszmarów. Czy w ogóle może ona dzisiaj do nas przyjdzie? Nie wiem. No i w ogóle spytamy, czy Tom chodzi do szkoły, czy nie chodzi. Co, a ty chodzisz do szkoły, czy nie? No, staram się umijać tam szkołę. Boże, Tom, ale tak nie można. Co to znaczy, omijam szkołę? To jakieś nowe coś, czy co? Banda, to niedobrze, nie róbcie tak, jak robi kot Tom. Nie omijajcie szkoły. Ale w sumie myślę, że na wagary chodził każdy w tym życiu. Absolutnie każdy. Mi się wydaje, że tak. Napiszcie w komentarzach, ile was jest, kto chodził na wagary. Zobaczymy. Do waszych rodziców pisać nie będę, bo jesteście w bandzie Maxa. Dawajcie zaraz zapytamy u Toma, dlaczego on w ogóle umija szkołę i chodzi na wagary? Na przykład, kiedy ja tak robiłem, to ja nie umijałem szkoły po prostu tak. Omijałem ją, dlatego że na niektórych przedmiotach były są bardzo brzydkie nauczyciele. Tylko dlatego. A tak to w szkole mogę siedzieć, słuchajcie, latami. Toma, dlaczego ty nie chodzisz do szkoły?
bo tamte nauczyciele mnie obrażają. Mówią, że jestem jakiś dziwny. O Boże. Więc ja nie chcę tam iść. Tom, ale to niedobrze, słuchaj. No musimy coś załatwiać w takim razie. Oj, tak, musimy. Nie poddawaj się tam. A jeszcze zapomniałam powiedzieć, że oni bili mnie po łapkach. I absolutnie każdy w szkole to widział. Co? Bili cię po łapkach? Ależ... No jak tak w ogóle można? Ja wiem, że u nich tam jest szkoła potworu, w Monsterku, wszystkie sprawy. Ale jak można bić Toma po łapkach? Przecież on jest taki piękny. Nie zawsze. Ale w ogóle jak można bić małego kota po łapkach? Co w ogóle? Co? Ja tego nie ogarniam. Musimy coś zrobić z tą nauczycielką, co nie? Ale ja nawet nie wiem, czy to jest nauczycielka z Małych Koszmarów, czy nie. To teraz już Tom rozumiem, dlaczego ty nie chodzisz do tej szkoły. No tak, z takimi nauczycielami to do szkoły można i nie chodzić. Lepiej bez tej szkoły. No to już nawet nie jest śmieszne. Bać, już zaraz będziemy pytać, czy on się zna z nauczycielką z Małych Koszmarów, czy ona jest w ogóle jego nauczycielką, czy nie. Co tam w ogóle między nimi się dzieje? Tom, a ty już dawno widziałeś tą nauczycielkę z Małych Koszmarów, z Little Nightmares? Dosyć dawno, ona też obraża i bije swoich uczniów. Ona też bije swoich uczniów? No tak. Ew. No to ona nie jest dobra. Tom, a ty się uczysz u niej w klasie, czy nie? Oj, nie daj Boże. No to bardzo dobrze, że nie. Boże, ja już się przestraszyłem trochę za ciebie. Co? A ty słyszałeś o takim czymś, że w Darknecie sprzedają eliksiry dla potworków? Tak. Kucharz z Małych Koszmarów mi opowiadał o tym. On mówił, że są różne eliksiry. Dosyć ciekawe. Kucharz z Małych Koszmarów ci opowiadał o takim czymś? No, tak. Może bym chciał spróbować. Taki jakiś eliksir. Wow. Andy, ja jestem w szoku. Kucharz z Małych Koszmarów opowiadał Tomowi, że w Darknecie sprzedają eliksiry dla potworków. Co? Ja teraz w ogóle nie ogarniam, co to się dzieje w ogóle. Stop, co? No, taki niebezpieczny kucharz, co? Mhm. Więc dawajcie, zaraz będziemy próbować dać mu ten eliksir, który ja zamówiłem właśnie dla niego. Eliksir nauczycielki z Małych Koszmarów. Zobaczymy, czy on się zgodzi to wypić, czy nie. Tom, a ja dzisiaj mam dla ciebie jakąś taką niespodziankę. Mam dla ciebie coś. O, wow, ja lubię niespodzianki. I co to jest? Pewnie znowu jakieś słody czy Coca-Cola? Mm-hmm. To jest eliksir z Darknetu. Będziesz go pił? No pewnie ten eliksir będzie gorzki. Jeżeli gorzki, to nie będę. Nie, Tom, to jest bardzo słodki eliksir. On jest bardzo smaczny i pyszny. Coś, ja ci nie ufam. Tom, ty tylko spróbuj. Nawet nie trzeba pić całość, więc spróbujesz? Oj, no dobra, okej. Okay. Mam nadzieję, że słodki. To super, Tom. Dobra, już mam ten eliksir właśnie. Tada. Banda, spójrzcie, jakie to jest w ogóle. Coś tam jeszcze na dole pływało, ale nie wiem, gdzie to jest. Takie straszne, zielone coś. I coś tam pływa, słuchajcie. Jakieś małe rybki, czy co? Wy tego nie zauważycie, bo właśnie wszystko byś musiało być odwrotnie. Ale tam coś pływa. Coś bardzo malutkiego. Ja właśnie teraz widzę, jak światło na mnie pada, to ja właśnie widzę. Więc dobra, Tom, ja otwieram ci ten eliksir. Ty sobie spróbuj, możesz całość nie pić, tak jak ci mówiłem. O Boże, Tom, ale ja ci mówiłem, że nie trzeba pić całość. Musiałeś tylko trochę, on chyba trochę mi zostawił, co nie? O Jesus Christ, jak on to zrobił, słuchajcie, tak szybko, ja myślałem, że on będzie zabierał to, a on mi zostawił to. Dziękuję. Przynajmniej coś mi zostało. Więc dawajcie, spytałem u niego, jak mu się spodobał ten eliksir, czy nie, i w ogóle co z nim się dzieje. Tom, no i jak ci eliksir? Okłamałeś mnie, on jest gorzki, fu. Nie ufam ci. Tom, przepraszam, ja więcej tak nie będę. Obiecuję. Nie, Max, tak nie można. Oszukałeś. Jak w ogóle mogłeś? Tom, ale ja nie wiedziałem, że ono nie będzie słodkie. Ja myślałem, że będzie słodkie. Wszystko, koniec tematu. Tom, ale w ogóle jak się czujesz? Oj, wiesz co? Coś trochę słabo. Chce mi się żygać i brzuch mi boli. Oj, coś dziwnego ze mną się dzieje, nie wiem. Chcę żygać. Chcesz żygać i brzuszek ci boli? Oj, niedobrze, niedobrze. Więc banda, ja jestem w szoku. Chyba eliksir zadziała, bo tam właśnie pisało w Darknecie. Jak kupujesz, to czytasz, co się dzieje. I tam pisało, że takie efekty mogą być. Że może być tak, że boli brzuszek, tam wszystko. Chcesz żygać? Fu, Boże, sorry. Wszystkie te sprawy, więc no... Więc chyba zadziałało, więc dawajcie teraz śledzić za Tomem, co z nim teraz się stanie. Może on się przerobił w jakiegoś nauczyciela, czy coś w tym stylu? Słuchajcie, tak jestem ciekaw, więc dawajcie, idziemy i zobaczymy zaraz. Boże, Tom, co ci się dzieje? Banda, wy to widzicie? O Boże, ale ty jesteś taki dziwny. Widzicie tą szyję? Te zęby go? Co mu się dzieje? Czemu taka
szyję jest duża. O Boże, wszystko się wyłączyło. Ej, coś stało. Wszystko i telefon nie działa, wszystko zniknęło. Znowu jakieś te lagi, słuchajcie, dobrze, że tapeta żyje. Ale wy widzieliście to? Tą jego szyję? Słuchajcie, to będzie mi się śniło chyba dzisiaj. To było bardzo dziwne. Ale ja nawet nie mogłem pomyśleć, że to ten eliksir zadziała na niego. Ale zadziałał, o Boże. Więc banda, piszcie w komentarzach, jak mam taki eksperyment, wszystkie sprawy. Chcecie, żebym więcej zamawiał eliksirów dla potworów? Tam inne eliksiry dla Toma, czy dla innych potworów na przykład. Więc napiszcie w komentarzach. Więc jeżeli wam się spodobało, zostawiajcie dużo lopusik i ja będę wiedział, że warto zamawiać kolejne eliksiry. Będziemy zamawiać eliksiry kucharza, nauczycielki, Mono, Momo, wszystkich tych, wszystkich postaci. No i pamiętajcie, banda, kto nie z nami, ten pod nami. Więc jeżeli ty nie chcesz być pod nami, a chcesz być z nami w mojej bandzie Maxa, lopusi do góry sobie z dzwonkiem. No ja wam dziękuję, że byliście, z wami był Maxim Szust i do zobaczenia, banda, jutro.